i też znowu pana Aragoka, no to, to jak ja mam grać? I znowu będzie mnie męczył. No i wesołej są turnieje. I w wesołej są turnieje. Trzeba grać. No i o, proszę, jak mnie przeciwnik atakuje, jak ostro. Nie daje odetchnąć tego piona D4, chce mi zabrać. O! I jeszcze E5 chce zagrać. Proszę bardzo. Zroszowałem. Oj, 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 oj. Nie dostanę mata. A ten koniś gdzie będzie chodził? Tu nie, tu nie. Uciekam spod gońca. Nie jest pan, panie Grzegorzu, za stary. No trzeba grać z dziećmi. Są turnieje, gdzie dorośli grają z dziećmi. Obroniłem się. Trzeba szybciej grać. O, no właśnie. A tak mi dobrze szło. Tak mi dobrze szło. A tak mi dobrze szło. Gdzie idzie koniś? A gdzie idzie wieża? Koniś nie ma ruchu. Panie Piotrze, to możemy sobie podać rękę, bo ja też mam te same problemy. Też mnie bije kto chce. A tu biorę. Pion dalej konia ogranicza. Uciekam spod wieży. Tu się nie boję, bo zagram E4. To panie Piotrze, to jeszcze wszystko przed panem. No będą punkty, muszą być. Koniś dostał pole na D4. Oj, mam mało czasu, muszę się skupić.
Skupić się muszę. Tu, na blokadę. No dobrze, ja też. Tu, i tu, i tu. Jak grać? Naprzód. A ja mam jakoś więcej, no to muszę otworzyć pozycję. Teraz dopiero zobaczyłem. Tu. No ładnie to tak. I potem na mata. O. Obroniłem. Obroniłem piona. Obroniłem piona. Naprzód. Tu mi groził szach tym koniem gdzieś.
Oj, dziękuję bardzo, ale to już miałem wygraną.